W poprzednim filmie udowodniliśmy prawdziwość wzoru na pochodną funkcji potęgowej. Ten wzór ma taką postać, że pochodna x do n tej to jest n razy x do n-mniej pierwszej dla wykładników n, które są całkowite i dodatnie. Taki szczególny przypadek rozważyliśmy. W tym filmie rozpatrzymy inny szczególny przypadek. Mianowicie zajmiemy się przypadkiem, kiedy n jest równe jedna druga. Tylko taką jedną konkretną wartością n się zajmiemy. No i w tej sytuacji mamy, że pochodna x do 1, drugiej możemy obliczyć, to jest 1, druga razy x do 1, drugiej odjąć 1, stosuję ten wzór po prostu. Czyli to jest 1, druga x, 1, druga odjąć 1, to jest minus 1, druga. No ale co to jest x do 1, drugiej? x do 1, drugiej to jest po prostu pierwiastek z x. Czyli to, co ja zrobiłem, no to obliczyłem pochodną pierwiastka. No i teraz zapiszę tę pochodną jeszcze w innej postaci, niż tutaj miałem. Może tak. Co to znaczy, że, że mamy minus w wykładniku? To znaczy, że to jest odwrotność, tak? Czyli to jest 1 podzielone przez x do jednej drugiej. No więc mamy tutaj znowu pierwiastek z x w mianowniku. Czyli mogę napisać to w takiej postaci, że to jest 1. Podzielone przez dwa razy pierwiastek z x. Wymnożyłem te mianowniki tutaj, wykonałem mnożenie tych ułamków. No i to jest taka postać, która często się w tablicach pojawia, że pochodna pierwiastka to jest jeden podzielony przez dwa pierwiastki. No i skorzystaliśmy tutaj z tego wzoru na pochodną funkcji potęgowej, ale my nie udowodniliśmy tego wzoru dla wykładników, które są inne niż całkowite dodatnie. No więc teraz w tym filmie ja wam pokażę, jak można udowodnić ten wzór niezależnie od tego wzoru, który tutaj mamy. Czyli inaczej mówiąc, udowodnimy sobie prawdziwość tego wzoru dla szczególnego przypadku n równa 1 druga. Pokażemy, że ta pochodna rzeczywiście wyraża się tym wzorem, który tutaj napisałem. No to żeby to zrobić, to musimy sobie najpierw przypomnieć, jaka jest definicja pochodnej funkcji. Pochodna funkcji w punkcie X to jest. Z definicji granica ilorazu różnicowego, czyli granica przy h dążącym do zera, tym razem ten przyrost oznacza sobie literką h, czasami oznaczam go delta x, czasami h, podobnie jak w różnych podręcznikach, różnie się to oznacza. Warto, żeby znać różne oznaczenia i nie, przy, nie przywiązywać się za bardzo do jednego konkretnego. No i mamy ten iloraz różnicowy. Widzieliście ten wzór już kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy w poprzednich filmach. No i teraz możemy zastosować go do naszej funkcji. No a my tutaj rozważamy funkcję f od x równa się x do jednej drugiej, czyli pierwiastek z x. Taką funkcję mamy tutaj. No to liczymy. Granica przy H dążącym do zera. No i wstawiam teraz pierwiastek z x plus h będę miał. Odjąć pierwiastek z x podzielone przez H. No i spróbujmy teraz zastanowić się, czy umiemy obliczyć tę granicę. W mianowniku mamy H dążące do zera, czyli mianownik dąży do zera. No to już dobrze nie wróży, no bo mamy dzielenie przez zero. Na no w liczniku mamy pierwiastek z x plus H odjąć pierwiastek z x. Jak H dąży do zera, to to dąży do pierwiastka z X i mamy pierwiastek z X odjąć pierwiastek z X, czyli też 0. Czyli mamy taki symbol nieoznaczony typu 0 przez 0. No to, żeby sobie z tym poradzić, to musimy jakoś zapisać tą funkcję, którą tutaj mamy, w innej postaci. No to ja to zrobię za pomocą takiego standardowego triku, który już wiele razy widzieliście przy takich okazjach. Pomnożę licznik i mianownik przez sumę tych pierwiastków. Czyli rozszerzę ten ułamek. W taki sposób. No, mnożę przez taki ułamek, w którym licznik i mianownik jest taki sam, czyli to jest jedynka, czyli to nie zmienia wartości tego wyrażenia całego, jak to mnożenie wykonam. A skorzystam, może napiszę tutaj na dole, z takiego wzoru skróconego mnożenia, że jak mam a odjąć b, pomnożone przez a dodać b, to to jest po prostu różnica kwadratów. a kwadrat odjąć b kwadrat. Taki wzór skróconego mnożenia na pewno znacie. Wiele razy z niego korzystaliśmy właśnie w takich sytuacjach, kiedy mamy różnice pierwiastków, które niewiele się różnią. Zawsze rozszerzamy przez coś takiego, i dzięki temu znikają nam tutaj te pierwiastki. No bo jak pomnożę pierwiastek z x przez pierwiastek z x, to dostanę po prostu x, czyli nasze wyrażenie po wymnożeniu będzie miało taką postać x plus h i pierwiastek z tego razy pierwiastek z x plus h, no to będzie po prostu x plus h. Pierwiastek nam zniknie, bo to będzie po prostu to do kwadratu, odjąć to do kwadratu zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia, czyli tutaj będziemy mieli odjąć x. No a co będzie w mianowniku? W mianowniku będzie h razy pierwiastek z x dodać h, dodać pierwiastek z x. No dobrze, tutaj w liczniku x się odejmą i zostanie tylko h. No to ja to przepiszę. Tutaj mamy granicę przy h dążącym do zera. h mamy w liczniku i h razy pierwiastek z x dodać h, dodać pierwiastek z x mamy w mianowniku. No i teraz widzimy, że znowu nam się tutaj uprości to wyrażenie, dlatego że h mogę po prostu skrócić. Mogę podzielić licznik mianownik przez h. No, i to, co mi zostanie, to jest granica przy h dążącym do zera z takiego wyrażenia. Tutaj mam 1, a tutaj mam po prostu pierwiastek z x dodać h, dodać pierwiastek z x. No, ja mogę obliczyć granicę tego wyrażenia, po prostu wstawiając do niego h równe 0. Po prostu to wyrażenie jest dobrze określone dla h równego 0, i wartość tego wyrażenia dla h równego 0 będzie po prostu równa tej granicy. No, i jak to wstawię, no to będę miał 1 przez pierwiastek, no jak tutaj wstawię 0 zamiast h, to będę miał pierwiastek z x po prostu, dodać pierwiastek z x, czyli to jest 1 podzielone przez 2 razy pierwiastek z x. Czyli rzeczywiście dostałem taki wynik, jakiego się spodziewaliśmy, że pochodna funkcji pierwiastek z x to jest 1 dzielone przez 2 razy pierwiastek z x. Czyli ten wzór, który ten napisałem jest prawdziwy, a więc ten ogólny wzór, na pochodną funkcji potęgowej jest na pewno prawdziwy dla n równego 1 druga. Właśnie to udowodniliśmy. W poprzednim filmie udowodniliśmy, że jest również prawdziwy dla dowolnych liczb całkowitych dodatnich. Dowód ogólny, że ten wzór zachodzi dla dowolnego wykładnika różnego od zera, no to wymaga trochę więcej zachodu. Zachęcam, może znajdziecie gdzieś w podręcznikach i sobie go przeczytacie, albo może sami potraficie to udowodnić.